Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada. Ja jestem Stasiek. I dzisiaj temat, którego niektórzy z was mogą mieć już dosyć, bo dosyć głośno o nim było przez ostatnie kilka miesięcy, może kilka lat. Zwłaszcza w świecie gier i w świecie bycia Polakiem. W końcu zrobiliśmy kolejny odcinek o grach. Wiem, że czekaliście, wiem, że zastanawialiście się, dlaczego mamy pada vloga, a nie robimy za bardzo odcinków o grach. To jest odcinek o Grach, a mianowicie o Cyberpunku 2077, czy też Cyberpunku 2077. Będziemy pewnie wymawiać to raz tak, raz tak. O, Cyberpunk. Cyberpunk. No to jest. To jest temat, który rozpala serca i umysły graczy na całym świecie i każdy ma jakąś opinię na ten temat i my też. I. I mamy sporo do powiedzenia, więc od razu ostrzegam, że ten odcinek prawdopodobnie będzie długi, będzie na pewno dłuższy niż nasze standardowe odcinki, które trwają około pół godziny. No bo po prostu po pierwsze o grach ciężko jest mówić tak krótko, jest bardzo dużo rzeczy do poruszenia, a, a o takiej grze. A o tej grze mamy naprawdę dużo do powiedzenia, zwłaszcza, że tak naprawdę mało mieliśmy okazji, żeby sobie porozmawiać o tej grze, bo zawsze kiedy próbowaliśmy rozmawiać, w jakimś gronie znajomych to. No i oczami. A jest znowu. Jezu, znowu to samo, znowu ten cyberpunk. Także w końcu mamy okazję sobie o tej grze porozmawiać, więc będziemy rozmawiać o niej bardzo szczegółowo. Będziemy omawiać poszczególne wątki fabularne zarówno te z fabuły głównej, jak i pobocznej. Ale ale na samym początku właśnie porozmawiamy sobie o gameplayu, o takich rzeczach bardziej technicznych, więc jeśli w grę nie graliście, to na początku będziemy sobie rozmawiać bezspoilerowo, później właśnie takie rzeczy techniczne będziemy mówić, później sobie y, powiemy tak krótko o naszych wrażeniach z gry, z fabuły bezspoilerowo, a później już przejdziemy do części spoilerowej, gdzie będziemy mówić o absolutnie wszystkim. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu, to przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast czy YouTube. A także obserwować nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Żeby nie przedłużać, zacznijmy może od tego, jak wpłynął na nas marketing, który, jak wiadomo, był dosyć potężny. Ta gra miała większy marketing niż jakakolwiek inna gra, o jakiej słyszałam kiedykolwiek, się. I gra, i nie jeden film. To był naprawdę hype. Porównywalny do sam nie wiem czego Star Wars. Powrotu Star Wars, no to. Wszystko było cyberpunkowe przed, tą, przed premierą tej gry i to jeszcze na długo przed premierą tej gry, bo przecież to przekładali co chwilę i to na, tak przekładali, że nawet deweloperzy nie wiedzieli, że to będzie przełożone i wszyscy byli przekonani, że to zaraz wyjdzie. Mhm. Także, no, tutaj ta machina marketingu była rozpędzona i pędziła długo i potężnie i hype nie słabł aż do premiery. Wszyscy, szczególnie powiedz, minie trzy, wszyscy spodziewali mhm. się kolejnej. Rewolucji i rewelacji, i, i czegoś, co zmieni gry na zawsze. I sam CD-Projekt Red tak zapowiadał tę grę. Mm -hmm. No i zapowiadało się naprawdę, naprawdę ciekawie, zapowiadało się rewolucyjnie to, co oni tam pokazywali w tych zwiastunach. To jak można sobie te postaci tworzyć do najdrobniejszego detalu. I, I sama też budowa miasta, to jak dostawaliśmy te wszystkie, no już w późniejszym etapie marketingu, już powiedzmy gdzieś tak z rok czy pół roku przed premierą, dostawaliśmy ten Night City Wire. Night gdzie... City Wire, się okazało Night City Liar. <laughs> No trochę tak. Gdzie dostawaliśmy szczegółowe informacje o poszczególnych gangach w mieście, o dzielnicach, o tym, jak to wszystko jest podzielone zbudowane. O tym, jak można tuningować samochody i jak twój wygląd wpływa na to, jak cię postrzegają. No, no, tak było. No i no, co tu dużo mówić. Ja wpadłam w tą pułapkę marketingową. Tak bardzo, że aż wstyd się przyznać. No, tak, ja... ja też. Dla mnie to zależało mi na każdej godzinie. Chciałem po prostu, że ok, kupię sobie cyfrowo, żeby już o północy móc włączyć tę grę, żeby od razu straight into the action. No, no ja, ja po prostu, dla mnie jakby cyberpunk z tego, co było pokazane na właśnie tych wszystkich materiałach promocyjnych, to to wydawało się być Najlepszą gromę, jaka kiedykolwiek powstanie. To znaczy, po pierwsze, dla mnie w ogóle temat, jakim jest cyberpunk, to jest coś, co ja uwielbiam, zarówno w filmach, jak i serialach, czy właśnie w grach. A jest to temat, którego jest zaskakująco mało w popkulturze. No, takich filmów stricte cyberpunkowych to można wymienić bardzo niewiele oczywiście z Blade Runnerem na czele. A, a jest to no coś, co mnie zawsze bardzo jarało, więc jak tylko się dowiedziałam, jeszcze zanim wyszły jakiekolwiek zwiastuny, jak tylko wyszła ta pierwsza zapowiedź o tym, że twórcy Wiedźmina... Jakieś 8 lat temu. Jakieś 8 więcej... lat temu. Tak. Mają stworzyć grę osadzoną w realiach cyberpunkowych, No to ja, ja, już, ja już na tym etapie byłam kupiona i później wszystkie kolejne wiadomości. Jeszcze bardziej sprawiały, że czekałam na tę grę bardziej niż na jakąkolwiek inną grę. Jeszcze bardziej wziął jak gra idealna, a co najgorsze łatwo było w to uwierzyć po tym, jak dobrą grą był Wiedźmin 3 i po tym, jaką renomę sobie zbudował CD projekt. I właśnie trzema Wiedźminami, i jakimś takim też powiedzmy zakulisowymi działaniami, mm -hmm. tym jak byli znani z tego, że słuchają fanów, i, tak, i że mają dobry kontakt ze społecznością. Firma. Tak. I no. No, stracili to wszystko. Tak, o tym sobie jeszcze właśnie pomówimy, ale przed premierą to się wszystko malowało w bardzo kolorowych barwach. No i nastąpił w końcu ten dzień. 10 grudnia 2020 roku. Wychodzi Cyberpunk. Północ wybija. Siadam do konsoli. Niestety. Playstation 4. Podstawowej wersji Playstation 4. No, to jest też dosyć istotne, że obydwoje graliśmy na Playstation 4 Fat. Mhm. Mm Włączam grę, kreator postaci, super. A potem już tylko gorzej. <grywka> <grywka> no niestety, co tu dużo mówić. To był bardzo przykry dzień dla mnie. Ja, ja specjalnie nie kupowałam wersji cyfrowej, ja uwielbiam pudełkowe wersje gier, więc zrobiłam sobie pre-order, poszłam rano do sklepu odebrać sobie razem z moim pięknym steelbookiem. Gra się instalowała i pobierały się update'y przez cały dzień. Tak, day One Patch, który ważył chyba ponad połowę tego, co sama gra. Tak. No, no i włączam tą grę. Byłam bardzo podekscytowana, mimo że już już internet cały huczał o, o tym, jak bardzo ta gra jest niedokończona, co tam się dzieje. Nie, ja nie przejmowałam się. Nie, dobra, nieważne. Ja nie muszę. Nic się nie stanie. Dam radę. W ogóle, sorry, zatrzymam cię tu, ale już włączenie tej gry to jest niemały sukces na konsoli. Bo na przykład nasz znajomy, który nie miał dostępu do internetu, a miał pudełkową wersję Cyberpunka, nie mógł uruchomić tej gry. Grażowała się przy... Tak, be, Uruchamianiu. bez pobrania tego day one patcha, no nie dało się y, włączyć tej gry, co samo w sobie jest absurdalne jak dla mnie, bo po to się kupuje gry w wersjach pudełkowych, żeby w razie czego móc sobie tą grę zainstalować i włączyć bez wstępu do internetu. No ale y, no, no nie dało się. Mm. No ja włączałam tą grę. Oczywiście też y, kreator postaci mnie zachwycił i, i spędziłam w nim, nie wiem, jakąś godzinę albo dwie, nie wiem. <laughs> Chociaż no. Mimo wszystko nie był ten kreator tak bogaty, jak liczyłam, że będzie, to znaczy tam bardzo dużo można, się, można było mm. zrobić z twarzą, ale już na przykład z resztą ciała nic. Tak, to znaczy... prawda. Znaczy, z niektórymi częściami ciała się dało, okej, okay. ale no nie dało się na przykład wybrać jakiejś takiej ogólnej sylwetki, czy... No, była jedna tylko właśnie sylwetka i... Ja w ogóle też jak wypełniam, jak robiłem, robiłem tę postać, to byłem przekonany, że dobra, nie muszę aż tak bardzo zwracać uwagi na to, jakie wybiorę włosy, nawet jakie wybiorą, jaką wybiorę twarz dokładnie, resztę twarzy, bo przecież to jest cyberpunkowy świat, na pewno będzie dało się gdzieś pójść, zmienić sobie, zrobić sobie operację twarzy, mm -hmm. zmienić włosy, no włosy to na pewno, przecież w Wiedźminie się dało zmienić włosy, wszędzie się da zmienić włosy w GTA, no i też na pewno będzie. No ja tak samo, ja stwierdziłam, dobra. Mogłam wybrać niebieskie włosy, ale dobra. Wybiorę czarne. I tak samo, nie? Kusiła mnie, żeby zrobić niebieskie włosy I też kusiła mnie, żeby zrobić niebieską brodę No, to ja na początku zrobiłem właśnie niebieskie włosy A potem stwierdziłem, nie, dobra, na razie zaczniemy No, bo, bo, potem... ja chciałam się dopasować Do mojej postaci, jestem nomadem hmm. Okej, okay, będę mieć zwykłe włosy I dopiero jak wchłonę w to Night City To mój wygląd będzie się zmieniał, no bo przecież In Night City style is everything Co nie? No tak No i, i, i też sobie pomyślałam, że o, pójdę do fryzjera Jaki fryzjer. No, to, to był początek tragedii. A później e, łączam ten prolog, zaczynam grać w tę grę. No i zrobiło mi się tak autentycznie smutno. W sensie tak, zobaczyłam tę grę i moim zdaniem ona wyglądała jak gra na PlayStation 3. Mhm. Wyglądała tragicznie, w sensie... Ja już nie mówię o tym, ile klatek na sekundę tam było. Ja już, ja już nie mówię o tym, jak tam, nie wiem, mechanika jeżdżenia pojazdami, czy co. Nie, nieważne. Dla mnie po prostu samo to, jak graficznie to wyglądało no po prostu tragicznie, w sensie, no, dosłownie to wyglądało dla mnie, jak gra na PlayStation 3. A czasami gorzej, bo tekstury doczytywały się naprawdę długo i no naprawdę, nie wiem, na odległość jakiejś. Dwóch metrów były te już ostre tekstury, które wcale nie były ostre. Mm -hmm. jak się podbiegło kawałek dalej, to podbiegało się do takich niewyraźnych bloków, globów, <laughs> i które dopiero po chwili przyjmowały jakąś postać. Albo właśnie nawet modele pojawiały się dopiero po chwili. Na przykład wjeżdżałeś w autem tam to się pojawiały słupy na twojej drodze. No. Mm, no. i do tego to, co mnie najbardziej w ogóle jakoś tak od razu zraziło, to jest tak. Rozmazana była ta gra, rozmyta? Mm -hmm. Nie wiem, to potem naprawili w którymś patrzył. Mm -hmm. I już nie było tak źle, ale pierwszego dnia. Jedno... odwalam tę grę. Okej, okay, pójdę po okulary, bo chyba, chyba coś jest nie tak. Nie wiem, może mam zmęczone oczy, no to coś tam. Nie wiem, no, w okularach dalej, dalej jest tak samo źle. <grym> dalej. Nie wiem, to wszystko jest takie. Jak, jak za mgłą mm -hmm. nie wiem, wyłączyłem ziarno, wyłączyłem rozmiar. No właśnie tak jak w starych grach była ta taka mgła, która miała sprawić, że nie widzisz tego, jak to jest właśnie wszystko takie, wiesz, kanciaste mm -hmm. i, i takie nie, niedopracowane. I te stare gry są często właśnie takie zamglone jakby. Mm -hmm. I, 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 I tak właśnie wyglądał cyberpunk. Tak, no ja w ogóle grałem Korpo, e, Prolog więc no jeszcze w tym pierwszym budynku nie, nie było tak źle, jeśli chodzi o płynność i daszkodek mm -hmm. na sekundę, ale potem jak poleciałem do baru spotkać się z Jackiem i jak tam było już trochę więcej NPC-ów w jednym miejscu, który, którzy musieli wykonywać jakieś akcje, czasami byli niestety zawieszeni w T-pose. No tak, no T-pose bardzo często było. E Dla tych, co nie wiedzą, t to jest po prostu ustawienie postaci tak, że wyglądają dosłownie jak literat. Tak, jak takie tak ręce domyślne, bez żadnych pod... animacji po prostu. Tak, i, i to się działo bardzo często w cyberpunku. To... Już pomijam to, jak, jak ludzie oczywiście później w internecie było pełno jakichś takich filmików z najśmieszniejszymi bugami, glitchami z gry i jednym z moich ulubionych było, jak ktoś wszedł do jakiegoś kościoła i tam wszyscy stali właśnie w tych t i wyglądało to jak jakaś sekta co najmniej. No i, i właśnie i tam strasznie spadła liczba klatek na sekundę. To był dosłownie mm -hmm. pokaz slajdów wtedy. Mm -hmm. I już wtedy miałem takie, o nie. O nie. To, to nie będzie dobre doświadczenie. I wtedy chyba też pierwszy raz wysypała mi się gra. Skraszowała się po prostu ten ekran niebieski PS4. To taka muzyczka charakterystyczna, która potem pojawiła się w memach. No to, to jest też śmieszne, bo my w czasie premiery mieliśmy konfę ze znajomymi, na której rozmawialiśmy właśnie tylko o cyberpunku. I był taki czas, że za każdym razem, jak ktoś z nas miał blue screen, to robił zdjęcie i wysyłał na tą konfę i. W pewnym momencie, jak się weszło w zdjęcia, na zdjęcia konfy, to były tylko i wyłącznie te screeny już później przestaliśmy je wysyłać, bo tak często mm -hmm. się wysypywała. Tak no tak. ja też liczyłem właśnie, sobie rysowałem kreseczki, ile tych kraszy miałem. No ja, ja też i według moich obliczeń to wychodziło mi coś takiego, że średnio raz na 6 godzin chyba? Coś takiego, raz na 6 mm. godzin. No, nie premiery się. na pewno, ja miałem do części. No, znaczy, to mówię o całym, mm -hmm. jakby, całej grze, całe 100 godzin gry, po prostu. Średnia. Średnia. Mm -hmm. No, no tak. To, 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 to było złe. Mm -hmm. No, ja się czułam naprawdę autentycznie zawiedziona i czułam się wręcz oszukana, w sensie. Mm -hmm. No nic dziwnego. No, jakby. Obiecywana nam była gra, która będzie absolutnym przełomem. I to nie był pierwszy raz, kiedy jakiś producent obiecywał przełomową grę. Bo było wiele takich gier. Tylko że z reguły te gry naprawdę były bardzo dobre. I kiedy na przykład słyszałam takie życzenia o Red Dead Redemption 2 i odpalam Red Dead Redemption 2 i jestem zachwycona. Słyszałam takie rzeczy, nie wiem, o The Last of Us 2, które grałam pół roku przed Cyberpunkiem, na dokładnie tej samej konsoli. I ta gra wygląda, jakby powstała 15 lat później. <grych> I, I też byłam zachwycona. Te, tamte gry były piękne, były tym, co producenci obiecywali, a Cyberpunk w żadnym stopniu nie był tym, co zostało nam obiecane. I ja Naprawdę byłam autentycznie zła na tą grę i przez pierwsze, nie wiem, 2-3 dni gry ta gra mi bardzo niewiele jakby radości dawała i więcej się denerwowałam na to, jak ta gra wygląda. Tym bardziej, że miałam świadomość, że na PC-cie ona nie wygląda tak źle. I, I to było dla mnie takie bardzo... no taki dick move trochę ze strony Redów, że obiecali nam taką grę, Poszliśmy w dniu premiery kupić tę grę. Zapłaciłem za nią pełną cenę i dostaję półprodukt. Mhm. Mm no, dlatego też Sony umożliwiło zwracanie tej gry na PS4. Mm -hmm. A co więcej, wycofało ją ze swojego sklepu PlayStation Store. Ja ostatecznie tej gry nie zwróciłem, bo zastanawiałem się nad tym. Zastanawiałem się, czy nie zwrócić gry. Jak będę grał na swoim kąpie na niskich, to wyjdzie mniej więcej na to samo, tylko będzie trochę płynniej i nie będzie wywalać co chwilę do ekranu głównego, A stwierdziłem dobra, już mam to na PS4, zacząłem, skończę to na tej konsoli. Mhm. Szczególnie, że obiecali od razu te hotfixy, patche, już będzie dzień po premierze był ten pierwszy hotfix. Mhm. Właśnie on poprawił już trochę to, jak wyglądała ta gra, właśnie to rozumiecie, ale też jeszcze nie do końca rozwiązał najważniejsze problemy. Mhm. I, I stwierdziłem, dobra, Pewnie to jeszcze wyjdzie na prosto. Naiwny byłem. No, no, to prawda. Znaczy, fakt faktem, trzeba wspomnieć o tym, że rzeczywiście te wszystkie pacze i te wszystkie update'y, jakie wychodziły, zwłaszcza w grudniu, bo w zasadzie głównie w grudniu grałam, tak naprawdę ja skończyłam tą grę jakiegoś 2 stycznia czy coś takiego, więc prawie całą przeszłam w grudniu. No to tam takie duże update'y wychodziły, nie wiem, ze 3 albo 4 takie były. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że z każdym jednym ta gra wyglądała lepiej i lepiej się w nią grało i mniej tych błędów było. W sensie widać było po prostu jak na dłoni wszystkie zmiany, jakie zachodziły w tej grze mhm. i faktycznie coraz lepiej się w nią grało. No to, co dostaliśmy pierwszego dnia w porównaniu do tego, co chociażby było tydzień później, no to to już jest, są praktycznie dwie różne rzeczy, co też... Tragicznie świadczy o tej grze, biorąc pod uwagę ile razy była opóźniana i jak ta gra musiała wyglądać na przykład miesiąc wcześniej, kiedy została po raz kolejny przełożona. No ja podejrzewam, że tej gry się nie dało w ogóle wtedy uruchomić. I zresztą przecież trafiła do jakby dystrybucji, jeśli chodzi o wydania płytowe, no to trafiła w takim stanie, że nie dało się jej włączyć, więc... Tak, no bo te wersje płytowe były już wydawane, wypalane dużo przed tym tą premierą jeszcze zanim przyłożyli właśnie premierę i no tutaj bardzo szkoda mi szczególnie ekipy deweloperów, bo to jest wszystko wina zarządu oczywiście. oczywiście to tak. Ci ludzie, którzy robili tę grę faktycznie chcieli zrobić skończony produkt, ale no niestety ta cała presja ze strony szefostwa i tak dalej no, wymusiła wcześniejszą premierę. Podobno Ci crunchujący deweloperzy, którzy siedzieli całymi dobami w, w firmie i próbowali dokończyć tę grę, mówili, że to nie jest gotowa gra ona nie może być w takim stanie. Nie posłuchali ich. No i, no i dostało im się za to w sumie, no bo mimo, że zainteresowanie grą w dniu premiery było bardzo duże, no to jednak myślę, że Ostatecznie ilość kupionych egzemplarzy nie była tak duża, jak yy, się spodziewali. Znaczy i tak oni w dniu premiery bili jakieś rekordy, ale potem te zwroty i to jak to im się odbiło na reputacji. Mm -hmm. No cóż, te no tego, myślę, już, tego już chyba nie naprawią. No, myślę, że, że nie było warto i, i mogli poczekać, no ale stało się, więc. No, znaczy ja zrobić? nie jestem pewien, czy nawet gdyby przesuwali to premierę, to czy dałoby się to doprowadzić na konsolach starej generacji do. Nie, nie, to trzeba, stanu. trzeba było to po prostu wydać na konsolach kolejnej generacji, co oczywiście. No nie mogli nie tak zrobić, tak bo gra oczywisty. była zapowiedziana już dawno temu i obiecali, że będzie na, kon na konsolach. No, właśnie. I obiecywali, tej tej I obiecywali do samego końca, że faktycznie będzie ta gra działać na konsolach. i Tak, jeszcze dzień przed premierą, pamiętam, czytałem artykuły, że ktoś do projektu mówi, że zaskakująco dobrze działa gra na konsolach. No jeśli to, co było na dzień premier, to jest zaskakująco dobrze. No, to ja nie wiem, jak jest to Ja nie wiem, czego oczekiwali dziecko. w takim razie. Pewnie oczekiwali, że się ta gra faktycznie nie włączy w ogóle. To, to by w ogóle było no. tragiczne. No ale tak ogółem, no, no. Ja się nie poddałam i grałam w tę grę dalej. I nie wiem, na ile jest to kwestia tego, ile zostało naprawione w tych paczach. Nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że się po prostu przyzwyczaiłam do tego, jak ta gra wygląda. No ale. Podejrzewam, że po trochę jednego i drugiego sprawiło, że faktycznie później już nawet udało mi się czerpać jakąś przyjemność z grania w tę grę. Głównie oczywiście za sprawą fabuły. Mhm, ja ale... myślę, że sam fakt, że zostaliśmy przy tej grze, mimo tego wszystkiego, jest dobrym świadectwem tego, jak wypadła fabuła i, mhm. i świat tej gry, na przykład. Mhm, no tak, no myślę, że. Tak naprawdę to u mnie to właśnie tak to wyglądało, że taki przełomowy moment to był po prostu wtedy, kiedy fabuła zaczęła mnie wciągać i zaczęłam być coraz bardziej ciekawa, co dalej. Ja chcę wiedzieć, jak się te wątki potoczą, i. No i to mnie trzymało przy tej grze, no i później się po prostu przyzwyczaiłam do tego, jak ten gameplay wygląda, i. No i, no i grałam w to, i później już, już mnie to aż tak bardzo nie bolało, i faktycznie, no, tak jak mówię, nauczyłam się. Cieszyć tą grom, a nie tak jak przez te pierwsze parę dni, po prostu cierpieć tylko i narzekać i, i się denerwować, że ta gra wygląda tak tragicznie. Mhm. Mm no, ja tu dodam jeszcze, że niedawno, bo w zeszłym tygodniu bodajże, odpaliłem tę grę na komputerze przy użyciu usługi GeForce Now, która pozwala streamować grę z innego sprzętu na swoim komputerze. Więc mogę ją odpalić na ustawieniach ultra w jakości 300 p I, I to jest inna gra. I jak gram w to właśnie teraz i wygląda to przepięknie, szkoda, że jeszcze nie mam ray tracingu, nie można włączyć w tej podstawowej wersji GeForce, z którą testowałem. Ale jak jeszcze właśnie będę mógł włączyć te, te RTX, -y, to myślę, że ta gra zachwyci mnie na nowo, i, i, i może będą jakieś nowe doświadczenia związane z tym. Bo naprawdę gra się w to zupełnie inaczej Kiedy to jest płynne i ładne No właśnie Mam wrażenie, że tym bardziej Jak widziałam, jak wygląda ta, ta gra na, na komputerach To tym bardziej właśnie denerwowało mnie to, że Za tak naprawdę większą cenę Dostaliśmy na konsolach No półprodukt, tak jak mówiłam już wcześniej I Niefajnie CD Projekt Jeśli tego słuchacie CD Projekt To nie jesteśmy zadowoleni Z waszego zachowania no z takich bardziej gameplayowych elementów, jeszcze sobie pokrótce omówmy. Na przykład, jak ci się podobało strzelanie? Z tego, co pamiętam, to na początku trochę jakieś takie toporne mi się wydawało i jakoś tak nie mogłam się przyzwyczaić do tego, ale po jakimś czasie zaczęło mi to wychodzić coraz lepiej, i już się jakoś przyzwyczaiłam do tego strzelania i, i w sumie dobrze mi się w to grało. W sensie, im, im dłużej grałam, tym. Szybciej, lepiej mi to wychodziło i, i myślę, że okej, okay, jakby nie, nie zarzuciłabym strzelaniu nic, że coś było. Tam. No ja się trochę bałem, że strzelania mi się nie spodoba, bo jak widziałem te pierwsze gameplaye, widziałem to takie strzelanie, że są te paski zdrowia i, i, i te cyferki się pojawiają i, i zależnie od poziomu przeciwnika on ma różną mm, wytrzymałość. Ja wiem, że mm -hmm. to jest po prostu... Element gry RPG, i mm -hmm. to nie może być tak, że headshotem możemy każdego zdjąć, ale ja mm -hmm. jednak nigdy nie byłem fanem właśnie tych takich wrogów, którzy stają się gąbkami na pociski. Mm -hmm. I dlatego się trochę bałem, że mi się nie będzie podobać strzelanie, ale stwierdziłem, że okej, okay, no dobra, będą jeszcze jakieś inne tam elementy, to, to pewnie to pewnie przeżyję. Ale zaskakująco bardzo podobał mi się właśnie ten feeling broni i, i, i ten gunplay. Mhm. Nie, myślę, że broń wypadła naprawdę spoko. Rewolwerów, wiele strzelać z rewolwerów w tej tak. grze. tak, rewolwery były super. Znacznie mniej mi się podobała na przykład walka, wręcz. Tak, to jest w ogóle. Szczególnie właśnie na konsolidacji, gdzie jak się podbiegało do tych przeciwników po kolei, to często wtedy strasznie klatkarz spadał. Mm -hmm. I, i, I to też był pokaz slajdów z tą kataną w różnych pozycjach. Mm -hmm. mm, ale nie, ale sam, sam właśnie koncept tego, że po prostu. Podchodzić, że przeciwnika naciskasz, jakiś. W sensie można było też blokować i tak dalej, ale mm -hmm. prowadzało się tak naprawdę do maszowania przycisku i mm -hmm. mm, no to było raczej słabo rozwiązane. A szkoda, bo też liczyłem na jakieś tam fajne akcje z tą kataną i z tymi Mantis Blades, które miałem, ale w zasadzie okazały się trochę mało przydatne w mm -hmm. walce. No, ja, ja też liczyłam na to, że wow, że one będą super i okazały się wcale nie być. Najlepszym szczepem były kozie nogi. <laughs> tak. Czyli. No, ja miałam podwójny skok, i w moment, w którym zrobiłam sobie ten wszczep, to wszystko się zmieniło, bo no to, to jest. Jeśli, jeśli będziecie grać w Cyberpunk'a, to polecam jako jeden z pierwszych szczepów sobie ulepszyć nogi, żeby móc skakać wysoko. Tak. Bardzo przydatne i no właśnie, całkiem okej, okay. był realizowany ten system tych wszczepów, chociaż też liczyłem na coś więcej. Liczyłem no. na po pierwsze więcej tych modyfikacji, mm -hmm. po drugie, że będą bardziej wpływać na styl rozgrywki. Na przykład myślałem, że wybór między Gorilla Arms a Mantis Blades na przykład to mm -hmm. teraz sprawi, że w ogóle całkowicie będę miał inne podejście do walki. Okazało się, że praktycznie się tego nie używa, bo to no, nie jest wcale przydatne. No, nie jest praktyczne. Mm, no i, i właśnie też na przykład myślałem, że będą bardzo wizualnie wpływać na postać mm -hmm. mm, i no... Pojawia się coś tam na ręce, jakieś kreski i tak dalej, ale. No. Nie, myślę, że to będzie trochę ciekawiej rozwiązane. No, też po jakimś czasie w zasadzie mi się znudziły te wszczepy i jak już zrobiłam sobie te, które mnie najbardziej interesowały, to w ogóle przestałam jakby się tym całkowicie interesować. Mm -hmm. Nie było aż tylu powodów, właśnie, żeby chodzić do tego riperdoka i, i coś tam sobie wszczepiać. No, no, nie. No, i, no i w ogóle. No, to są te kolejne elementy, właśnie w, w gameplayu, które. Mm, nie są tak fajne jak zwiastuny nam obiecywały. No też te, te bronie, tam też pokazywali różne jakieś a propos tego rozkładania tych broni i, i tak dalej, i tworzenia swoich własnych. To w ogóle. No, jakby... to bardzo Okazał się bardzo prosty no, system, i, który. I, i nudny. I ja w mm. ogóle też jakby całkowicie. To, to W, w tych jest bardzo dużo rzeczy. Tak ogólnie. Bardzo dużo rzeczy w sensie. I mamy ulepszanie postaci, jakiś tam rozwój, umiejętności, mamy. Tak, są tam na przykład perki, które w ogóle nie działają, potem się okazywało. No też. <laughs> mamy właśnie tych reaper doków, czyli te wszystkie wszczepy, które możemy sobie robić. Mamy te wszystkie bronie i tak dalej. I tego jest strasznie dużo, i to może być dla niektórych trochę przytłaczające, w sensie, mhm. jeśli na przykład. Bo... Cyberpunk nie wygląda jak gra RPG mimo że nią jest. W sensie takie klasyczne RPG zazwyczaj są w ogóle jakby nie są z pierwszej osoby i tak dalej i są w ogóle w innych klimatach zazwyczaj. I, I mam wrażenie, że dużo osób może się trochę od tego odbić, w sensie, że nie wiedząc, jak działają RPG i nie wiedząc, właśnie, że to jest taki naprawdę. Idąc po strzelankę, tak. Że... tak idąc po strzelankę. Jest dużo akurat, no, myślę, że może być to trochę przytłaczające, bo tam jest tego naprawdę sporo. I mhm. no, dużo z tych rzeczy jest mocno niedopracowane. No, jedną z takich rzeczy jest też na przykład hakowanie jednym z takich dodatkowych elementów. I ja w ogóle rozwinąłem swoją postać bardzo pod hakowanie i to po pierwsze bardzo ułatwia rozgrywkę na późniejszych etapach, bo to potrafi być super potężne, wręcz zbyt potężne, mm -hmm. mm, ale to też daje dużo frajdy i mi się ten system hakowania, choć, chociaż prosty, chociaż też faktycznie może nie jakoś bardzo rozbudowany i może też można było mieć większe oczekiwania, szczególnie no, po takiej grze Pankowej, gdzie to się wydawało, że to będzie jakiś bardzo ważny element, a Sprowadzał się często do wyboru opcji z listy i najechaniu celownikiem na przeciwnika. To mimo wszystko, jeśli właśnie miało się wystarczająco wiele tych opcji i fajnie je dobrane, to można było to fajnie łączyć na przykład z walką yy, bronią palną. Ja, ja często mm -hmm. tym... podpalam jednego wroga, tam zamrażam drugiego, coś tam i, 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 to, i to, to mi to dawało dużą rozrywkę. Bo na przykład można było też wiele miejsc robić po prostu siedząc w kącie i, i hakując kamery i po kolei likwidując tak. całe pokoje wrogów hakowaniem. Mm -hmm. Szczególnie, że AI przeciwników w tej grze to nie jest najbardziej no. rozbudowana sprawa i oni byli tak tempi czasami, że, że, że to było aż smutne też i, i to też jest jedna z rzeczy, których ewidentnie nie dopracowali i które Pewnie już nie zostanę za bardzo naprawiony. Ostatni patch podobno poprawia zachowania y, no. NPC-ów, ale nie wiem jak bardzo, więc może, może faktycznie pracują też nad tym. Mhm, mm no tak jak wspomniałeś, hakowanie rzeczywiście też mi się podobało i co prawda ja aż w to hakowanie nie poszłam aż tak bardzo, teraz trochę żałuję, w sensie, no się żałuję, no przy drugim podejściu pewnie bardziej się będę tym bawić, ale na tyle, na ile miałam to rozwinięte, to też sporo z tego korzystałam i tak jak mówiłeś właśnie, hakowanie kamer i, i załatwianie wrogów w ten sposób, to też było, bardzo dużo satysfakcji dawało. Ja jeszcze taka drobna rzecz, która też wiem, że dużo osób też o tym mówiło, ale faktycznie mnie to też trochę bawiło, trochę denerwowało. Właśnie mm, wspominałam już wcześniej o tym, jak ta gra była promowana, że in Night City style is everything. Mm -hmm. I no w tej grze styl jest niczym, w sensie <laughs> w tej grze ubrania mają swoje staty i różne ubrania mają różne poziom, tarczy, jakby ochrony, jakie mogą mieć. Więc chcąc mieć jak największą tarczę, jak najwięcej tych punktów... Trzeba było wyglądać głupio. Trzeba było wyglądać głupio. I to się mi tak absurdalnie kłóci z tym, na co była krowana ta gra, gdzie sprawiało wrażenie, że właśnie te, ten styl, Był... że może... Że może wręcz to ci będzie dawało jakieś punkty jakiegoś statusu społecznego, mhm. jak będziesz jakieś tam ubrania miał. Ja Ty... właśnie byłem przekonany, że to. Znaczy, oni tak, tak to brzmiało. Był cały odcinek Night City Wire poświęcony właśnie ubraniom mhm. i pokazywali tam różne style w Night City i że możesz się wpasować w ten styl taki kitsch, możesz się wpasować w ten jakiś korpomilitaryzm. Mhm. I myślałem, okej, okay, czyli. Fajnie to pewnie jakoś rozwiązali, bo to wcale nie jest tak trudne do zaimplementowania, mm -hmm. że jeśli ubiorę na przykład garnitur jakiś dopasowany, fancy tutaj y, outfit, to, to, to będę mógł, nie wiem, na przykład wejść niepostrzeżenie do jakiegoś takiego... Korpo budynku. Y, tak, do, do jakiejś biura Arasaki czy coś takiego i nie będą na mnie zwracać uwagę. Jeśli przyjdę tam ubrany, nie wiem, w krótkich spodenkach i koszulce do bicia żony, to, to od razu zwrócą na mnie uwagę i... Mm. No, nie, na przykład Red Dead Redemption 2. Z tego co pamiętam, to tam NPC, na przykład, mogły skomentować twój ubiór, mm -hmm. to czy jesteś brudny mm -hmm. i, i tak to, dalej. I to jakoś tam zaimplementowali. Może nie faktycznie na no, jakąś tam, miało to jakiś duży wpływ na gameplay, ale. Ale jednak ma to sens, że w świecie cowbojów mniejsze znaczenie ma styl niż w futurystycznym Los Angeles. No i. Jeszcze coś, co warto wspomnieć albo może, może warto przemilczeć w sumie. To jest yy, model jazdy. Yy, jeszcze, to też jest coś, co było naprawiane, ale pamiętam, że jak wsiadłem pierwszy raz do samochodu, po pierwsze 10 klatek na sekundę nagle, po to w ogóle rozdzielczość chyba. Tak. Mniej pikseli wtedy nagle na ekranie się pojawia i to jest tak rażące. I znikają też samochody. Jak chodzisz na pieszo, to jeździ dużo samochodów. Jak wsiadasz dał mm -hmm. to muszą zmniejszyć i liczbę przechodniów, i liczbę samochodów, żeby w ogóle dało się jechać bez... Krasza. I. Wow. Pamiętam, że jeżdżenie samochodem to jest coś, czego nawet się starałem unikać na pewnym etapie potem i chodzić na pieszo, żeby po prostu nie czuć tego, jak, jak to jest źle zrobione. I jak próbują ukryć to, że. No, no, no nie, to, to na tym sprzęcie nie zadziała, bo jechanie przy, w ogóle przy wysokich prędkościach, jak się miał szybki samochód, to tragedia. No, no tak. Znaczy. Ja aż tak bardzo nie cierpiałam, znaczy bardziej może właśnie przez ten spadek klatek na sekundę i tak dalej, niż sam jakby model jazdy. Aczkolwiek bardzo szybko się przerzuciłam na jeżdżenie motorami, a nie samochodami, bo po prostu te motory były bardziej no, wygodniejsze do jeżdżenia. Jak tylko kupiłam sobie ten motor, który wygląda jak ten Zakiry, to, to już w zasadzie tylko nim jeździłam do końca gry. No nie, jest to najlepszy model jazdy, Pamiętam ale... też, że bardzo trudno było się zablokować w jakichś miejscach, szczególnie właśnie o, samochodem. Tak. I to tak kompletnie absurdalnie w stylu, że uderzasz w coś nagle no okazuje się, że jesteś nie obok tego słupa, tylko w nim. W sensie, no, tak, on jest w twoim tak. samochodzie i nie możesz się już ruszyć. No, no było też generalnie, teraz już to chyba naprawili, ale, ale było też coś takiego, że kiedy się wsiadało do jakiegoś pojazdu, to szyby przestawały istnieć. <noise> Jak na przykład były jakieś szklane budynki? Na przykład jest taki budynek, który jest pozostałościami po Arsa Tower, Tower, która wybuchła. Taki memorial, jakby. No to tam jest taki most, którym się jedzie, i on jest taki przeszklony, w sensie, że po bokach jest, są szyby, żeby nie spaść mm -hmm. na dół. Ale Chyba, że się... jedziesz pojazdem. Chyba, że jedziesz pojazdem. I ja tak właśnie zrobiłam i, i wjechałam w tą szybę i spadłam na dół w przepaść, gdzie był jakiś gruz i nie mogłam stamtąd wyjść, bo jak już wysiadłam z tego pojazdu i byłam. No, poza pojazdem to szyby już znowu zaczęły istnieć, więc nie mogłam stamtąd wyjść. Tak. Także musiałam e... włączyć save'a. No, to... z nami dużo fajniej. Na przykład też można było wsiąść do pojazdu i nagle wyrzucało cię gdzieś w ogóle e... na kilka metrów w górę i na jakimś dachu. Pod mapę można było spać. Spadanie pod mapę to w ogóle jest... Spadanie pod mapę to jest hit. To jest moja ulubiona rzecz w tej grze. Ja spadłam pod mapę chyba ze dwa albo trzy razy. Nagrałam to nawet chyba ten moment zapadania się pod mapę, super. Świetne doświadczenie. nie Polecam każdemu, że... mam nadzieję, że nie spoczują tego. No, ja też. W żadnej innej grze czegoś takiego nie doświadczyłam, także super sprawa. No dobra. Kończymy panel techniczno-gameplayowy. Trochę się tutaj rozgadaliśmy, ale no, dużo było tych rzeczy do omówienia. Tutaj kończymy część bezspoilerową, Jeśli chodzi o fabułę, no to niestety będziemy na niej rozmawiać spoilerowo. Także tylko w skrócie możemy powiedzieć, że fabuła jest świetna. Ma może swoje jakieś tam parę trochę mniej ciekawych wątków, ale przez znaczną większość jest cudowna i ona. To jest to, co wciąga i to jest to, jest to, to co, co trzymacie co... przy tej grze. To jest to, co broni tą grę i, i sprawia, że mimo, że słuchaliście tutaj naszego rantu przez y, pół godziny o tym, Jaka ta gra jest beznadziejna, jeśli chodzi o gameplay, to przez Fabułę niestety muszę przyznać, że ta gra stała się jedną z moich ulubionych gier i mam do niej bardzo dużą sympatię. I niestety trochę pokochałam tę grę i to jest trudna miłość, ale, ale niestety ta Fabuła jest wybitna. Także jeśli nie graliście w Cyberpunk'a. To polecam wyłączyć w tym momencie odcinek i wrócić tutaj, jak już w niego zagracie, bo będziemy spoilerować, a jest dużo takich rzeczy, które myślę, że warto mieć niezaspoilerowane mhm. i przeżyć je samemu. Dobra, to jak już pochwaliłaś tę grę tę fabułę, to teraz niestety musimy trochę znowu wrócić do smutnej rzeczywistości i pomówmy sobie o prologach. Mhm. Mm, bo to też było kre kreowane też cały odcinek na City Wire, o tym, jak ważny będzie ten wybór. Kim jesteś nomad. Street Kid, czy Corpo. I to było, to było dużo musiałem myśleć, właśnie też na zastanawiałem, kurde, no, to tak drastycznie zmieniłem na moją grę, to będę musiał przejść to trzy razy w ogóle, mm -hmm, ale, no, ale który tak... najpierw, ale który najpierw, no i zdecydowałem się na ten Corpo i 15 minut później okazało się, że to koniec no. tego prologu. Ja wybrałam prolog Nomada z biegiem czasu. Znaczy, nie widziałam prologu Corpo. Widziałam właśnie tego Nomada i później w ogóle zaczęłam też kiedyś grać drugi raz w tą grę jako Street Kid, bo między tymi dwoma w sumie się najbardziej zastanawiałam. I wydaje mi się, że Nomad jest najnudniejszy, w sensie, że tam <laughs> absolutnie nic ciekawego nie ma w tym prologu, po prostu weź to, jedź tam. O, Jackie. Dobra. Ale iguana jest fajna. Ale iguana jest, tak, to prawda. No... Ten prorok, no to był zawód i ogólnie ten wybór, właśnie tej klasy, tła fabularnego, tła, tła twojej postaci, nie ma zbyt dużego znaczenia. Czasem się pojawiają dodatkowe opcje dialogowe. Nie, to tak naprawdę nie ma dużego wpływu. To, ale to, te, te opcje absolutnie nic nie dają, w sensie one nie robią faktycznej zmiany takiej, że na przykład no jesteś nomadem i możesz teraz powiedzieć to i dzięki temu masz kilka dodatkowych misji. Albo na przykład ta postać cię lubi i to jakoś zmienia twoją... Nie, absolutnie. Jesteś nomadem i możesz powiedzieć tą dodatkową rzecz, a gdybyś był korpo i byś nie powiedział tej rzeczy, to w zasadzie skończyłoby się to wszystko tak samo. Mhm. Znaczy jest kilka takich misji, gdzie pamiętam na przykład właśnie jako korpo z tego, co wiem, z tego, co później gdzieś tam do nie dałem, to można było chyba wybrać jakąś opcję właśnie taką charakterystyczną dla tej ścieżki, która potem... No potem na przykład... Nie walczyłem po prostu w jednym momencie z przeciwnikami, tylko ich przegadałem, a moi mm -hmm. znajomi przez to, że nie mieli tej opcji, to, to, to musieli się z nimi bić, coś takiego, ale to naprawdę są tak minimalne mm -hmm. rzeczy. No ja miałam chyba jako właśnie nomad jakąś jedną dodatkową misję właśnie gdzieś tam w tych Badlandach, ale to dosłownie... To a tak, ja się... racja, też jest w, jako korpo też kontaktuje się z tą postać z prologu i, i jest jakaś krótka misja wyłącznie związana z nią. No, także jakby w sensie to jest właśnie coś takiego, że no, ciężko to trochę z jednej strony zarzucić grze, bo to może jest bardziej kwestia naszych oczekiwań wobec tej gry, ale z drugiej strony, no, skoro jest ta gra, jakby marketing jest w taki sposób budowany, budowany, że cały czas nam się mówi o tym, jakie to jest ważne, że, że my po prostu tutaj, usłyszeliśmy o tym, że trzeba będzie wybrać to, to sobie to tło. I że są te trzy do wyboru, no to myśmy przecież, nie wiem, przez dwa czy trzy miesiące myśleli o tym. Jezus, to jest taki trudny wybór, co ja wybiorę? No nie, nie mogę się zdecydować. Jakby przez to, że było bardzo mocno sugerowane, że to będzie bardzo istotne. Ale też widać, że dużo jest wycięte z, tego, z tych prologów. Oczywiście, że tak, z, każdego z całej gry ewident... No tak, ale te prologi nie miały być dłuższe. To, mhm. to widać. One są, szczególnie ten mój na przykład, prolog Corpo, ja byłem gotowy na właśnie jakiś tam ciekawy wątek zaczął się tworzyć, coś no i nagle koniec. I sobie myślałem, że kurde, no przecież tam ewidentnie coś jeszcze miało być. Mm -hmm. No szkoda. Jest na przykład taka gra Dragon Age Origins, gdzie to jest lepiej zrobione. No tak, no także prologi wypadły dosyć słabo, no ale tak ogólnie cały pierwszy akt. Mimo wszystko pierwszy akt jest super i... Bardzo mi się podobał i to zakończenie wniosło mnie w fotel trochę. Mam mnie też. I wtedy byłem. chyba To był to jest chyba etap, na którym byłem najbardziej zaangażowany w tę grę. Może poza całym finałem, już zakończeniem całej gry. Mm. Ale właśnie i postać Jackiego, którym dostajemy w pierwszym akcie, i, i ten cały element tego hajstu, tego napadu. No to jest coś, co bardzo dobrze buduje to, jak. Jakie mamy mieć podejście do, do tego świata, i, i przedstawia nam właśnie Night City, i też szkoda, że nie jest rozbudowane trochę bardziej to ten moment, w którym jest to przejście z tego prologu, związanego z postacią, z tą ścieżką. Do tego momentu, gdzie już zaczyna się ta główna fabuła, bo tam mm -hmm. mamy ten taki montaż, gdzie dzieją się różne fajne rzeczy, które chcielibyśmy przeżyć, a nie tylko zobaczyć w krótkim ujęciu i to jeszcze mm -hmm. z powoli zaczynającymi się teksturami. Także szkoda, że nie dostaliśmy więcej tych jakichś akcji z Jackiem, tych ulicznych takich, no. bo to wyglądało naprawdę fajnie. I też jestem przekonany i dużo osób w internecie jest przekonane, że to są... Pozostałości po grywalnych segmentach, tak. które niestety wyleciały, i no szkoda. no szkoda. Ale tak, poza tym to, to super, i, i Jackie jest, będzie na no zawsze w moim sercu, będzie miał miejsce. Tak, w moim też. I, i rzeczywiście, no pierwszy akt jest, jest fajny generalnie, i właśnie poznajemy tą postać Jackiego i tak dalej, ale dla mnie. Moment, który był taki najbardziej przełomowy, właśnie moment, w którym stwierdziłam, że dobra, nieważne jak ta gra wygląda, nieważne jak mi się w nią gra, ja chcę w to grać, bo to jest wybitna gra. To był właśnie moment, w którym zaczęłam misję The Heist. Niestety nie wiem, jaki był polski tytuł. Tej... Będziemy ogólnie się posługiwać angielskimi tak, ty... po nazwami tak. wszystkiego, bo graliśmy po angielsku. The Heist to jest jedna z najlepszych misji w całej tej grze. I to jest po prostu dla mnie. Od samego początku ta misja, po prostu to, jak ona jest budowana, to, jak tam wszystko przebiega, to jest tak wciągające. I, i dla mnie to było, że ja cały czas siedziałam po prostu na skraju fotela i, i nie wiedziałam, co się dalej będzie Szczególnie działo. Szczególnie jak się pojawił Hideo Kojima w barze hotelowym. Tak, no, no to, było, to było piękne <śmiech> <śmiech> spotkanie Hideo. Przegapiłem <laughs> to, jakiś tym go nie spotkałem, ty mi musiałaś o tym powiedzieć. No, ja, ja go spotkałam i byłam pewna, że ty też. Yy... No, no to było. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ten Isterek tam ma być, bo pewnie podejrzewałam, że w internecie było o tym głośno, ale. Nie ja też chyba nie wiedziałam I to ty na no, ty mi o tym powiedziałeś nie taki nie, na pewno nie wkręca mnie, <grym> Jasne, no. że akurat Hideo Kojima ze wszystkich ludzi. A on tam sobie siedział w barze, nie. No, ale tak, no, hajs, no i tam oczywiście umiera Jackie, ale pojawia się Johnny Silverhand. No i. Wybitna jest ta misja, po prostu to, to jest wszystko, co mam do powiedzenia. To jest ten moment, w którym ja zaczęłam być całkowicie wciągnięta w tą grę i od tego momentu grałam codziennie po parę godzin i nie mogłam przestać. No dobra, i co się dzieje dalej? Po tym napadzie teraz najważniejszym elementem jest Johnny Silverhand i to, że vi główny bohater chce się pozbyć z głowy świadomości rockmana, terrorysty Kianu Reevesa. I... na początku trochę mi zgrzytało to, jak ta postać jest napisana, albo przynajmniej to, jak jest zaimplementowana do sposobu prowadzenia narracji w Cyberpunku. I już tłumaczę, o co mi chodzi, bo pierwsza scena, w której pojawia się Johnny Silverhand jest bardzo wrogo nastawiony. Nie podoba mu się to, ta sytuacja. V też zresztą jest strasznie wściekły na to, co się wydarzyło. Chcę jak najszybciej a nawet myśli z tego co pamiętam o zakończeniu swojego życia. Z, z, jest źle, między nimi, ewidentnie, po czym po drodze do Reaper Doca zaczynam jakąś misję boczną i nagle rozmawiają ze sobą Johnny Silverhand i wi jakby byli kumplami. <laughs> No, no w sumie rzeczywiście. E, więc miałem wtedy taki trochę dysonans, że ewidentnie chcieli, żebym najpierw zrobił trochę fabuły mm -hmm. i dopiero potem podszedł do jakichś tych misji bocznych, w, w których się pojawia e, Johnny. Mm -hmm. e, bo to była już ta taka jakby domyślna relacja z tym Johnem Silverhenem, a nie ta początkowa. Mm -hmm. Więc no to mi trochę zgrzytnęło na początku i... Szkoda też, że no, to jakby podejście John'ego w in misjach pobocznych nie jest związane z tym, na jakich, na jakich relacjach jesteście w głównym mm -hmm. wątku, ale rozumiem, to wymagałoby o wiele więcej pracy i no, tak. o wiele więcej pieniędzy y, dla Kijanu. więc no okej, okay, mogę to wybaczyć. W każdym razie bardzo fajnie napisana relacja jest między Johnem i a VI. No tak, I, i właśnie tak jak też mówiłeś, no... Jeśli idziemy tą grą tak, jak twórcy by chcieli, czyli no, idziemy najpierw trochę bardziej w tą główną fabułę i nie zatrzymujemy się na jakieś poboczne wątki, no to wydaje mi się, że bardzo fajnie jest poprowadzona ta relacja między nimi. Właśnie od tej takiej nienawiści do takiej wspólnej tolerancji, a później w ogóle no, takiej naprawdę przyjaźni dosyć silnej. No i to też jest w ogóle. Ja, ja trochę jakby unikałam informacji na temat tego, o czym właściwie cyberpunk ma być. W sensie chciałam tak jakby wejść na to w to tak całkowicie na świeżo i nie wiedziałam. I jakby w momencie, kiedy się dowiedziałam, że główny jakby wątek fabularny w tej grze jest taki, że masz ten relik, na którym jest Johnny Silverhand, i no, przez to on jest cały czas w Twojej głowie i. Cały czas go widzisz i on chodzi za tobą, jakby. I no, no jest w twojej głowie. Pojawia się w najmniej spodziewanych momentach. Tak, i komentuje wszystko, co robisz. No i nie możesz go wyjąć po prostu, bo umrzesz. I musisz znaleźć wyjście z tej sytuacji. I po drodze absolutnie każdy ci mówi, że. Słuchaj, nie da się tego zrobić. Umrzesz po prostu i, i tyle. Koniec. No, to nie spodziewałam się tego, I, i też to, w jakim kierunku się później rozwija, to w sensie zwłaszcza pod koniec, kiedy okazuje się, że nie ma do wyboru pozytywnego zakończenia. Nie możesz po prostu przerzucić Johnego, żeby sobie żył z tą swoją dziewczyną, a ty będziesz sobie żył ze swoją, ze swoją dziewczyną długo i szczęśliwie? No nie, no możesz albo się zabić od razu, albo dostać jeszcze pół roku życia. No, kurde, naprawdę byłam w szoku i naprawdę to było dla mnie takie wow, w sensie mega mnie wciągnęła ta fabuła i, i cały czas mnie jakoś tak czymś zaskakiwała i cały czas coś tam było takiego, co mnie... Mhm. Jest też bardzo cyberpunkowa, w sensie jakby tematy, jakie porusza są oczywiście bardzo Związane z tym, czym cyberpunk powinien być, i z tym, z tym jakimś takim transhumanizmem i dywagacją na temat tego, czym jest życie, tak naprawdę, czym jest świadomość, czy człowiek ma duszę, takie rzeczy. I to naprawdę fajnie działa, bo naprawdę przez to, jak postaci niektóre są napisane, to czujesz się z nimi związany i, i zaczynasz faktycznie myśleć o nich i o tym, jak one się czują w, ty, w tych sytuacjach I, i nawet jak odkładasz pada i, i, nie wiem, i kładziesz się spać, to dalej w głowie myślisz o, o, o Johnem, czy o Vi, czy o Panam. No tak, to, to w jaki sposób te postacie i relacje między nimi są napisane w tych, że to jest arcydzieło moim zdaniem i rzeczywiście te postacie są bardzo realistyczne i no to mnie kupiło po prostu. No ale skoro już mowa o postaciach, po hajście, tak jakby mamy takie główne trzy, powiedzmy, wątki fabularne. No, między innymi, przynajmniej ja taki pierwszy, który robiłam po, po tym hajście, to był ten wątek z Evelyn, czyli no, ona, ona była zaangażowana w ten hajst, no i później, powiedzmy, trochę źle skończyła. I, i musimy jej pomóc, ją uratować. I. To była dosłownie jakaś jedna misja, chyba czy coś takiego, ale jakoś tak mi zapadło to w pamięć, w sensie to było jakieś wszystko takie klimatyczne i tak właśnie bardzo takie cyberpunkowe, jeśli mm -hmm. chodzi o takie realia niezbyt kolorowe. Wow, pamiętam, że ta misja na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie. No faktycznie, ten wątek, właśnie ten też poznajemy wtedy, nie, już wcześniej poznajemy Judy, ale tam no, trochę bardziej, yy, lepiej poznajemy Judy. Ten Montek też szczególnie zaczyna się bardzo dobrze, i potem, no niestety, to co się dzieje z Ewelin chwilę później, po tej misji chyba w zasadzie, mm -hmm. to też jest dość przygnębiające i też jakoś się tak uderza, szczególnie właśnie po, po tym, co się działo wcześniej z tymi postaciami. No właśnie. I, I jaka relacja była też właśnie tak subtelnie zarysowana między Judy a Ewelin trochę, i, i, i potem i jak to się kończy, niestety. Mm -hmm. I, i, I właśnie to też sprawia, że. Znaczy to, też sprawia, to jest fajny wstęp do tego, jak ten wątek idzie dalej, ten właśnie wątek, wątek Judy. Mm -hmm. mm, I to takie śledztwo trochę związane z Evelyn. Dużo jest. jest w ogóle takich y, wątków około śledczych w tej grze i to jest mm -hmm. super. No ale bo też... cyberpunk, filmy cyberpunkowe i w ogóle twórczość cyberpunkowa zwykle jest mocno powiązana na przykład z kinem noir, czy z jakimiś powieściami mm -hmm. detektywistycznymi. No tak. Mm, także, także to tutaj też jest istotny element tej gry. Mm -hmm. No ale właśnie też to, co mi się bardzo podoba w Cyberpunku to to, jak właśnie takie poruszające i emocjonalne potrafią być te, te wszystkie misje i te wątki i te relacje między postaciami i właśnie no, ten wątek Evelyn i to właśnie później, jak się to później przechodzi w wątek związany z Judy, no, to, to było naprawdę coś takiego dla mnie szokującego, a to był dopiero początek drugiego aktu. No i też kolejna rzecz, która ma bardzo duże znaczenie w drugim akcie, jednym, może nawet główny taki wątek w drugim akcie, no to jest wątek związany z Takemurą. No i takie Takemura, ja myślę, że tutaj chyba wszyscy się możemy zgodzić, że Takemura to jest best boy i <laughs> <laughs> najlepszy przyjaciel każdego wi. <laughs> i ta relacja, jaką Takemura ma z v, i, i SMS-y od Takemury i no, ja uwielbiam tę postać w ogóle. Ona jest comedy credit'em trochę, ale mm -hmm. jednocześnie ma jakiś poważniejszy wątek i background, mm -hmm. ale dużo jest wykorzystywana właśnie w takich... ma dużo śmiesznych żartów sytuacyjnych i, i jakichś takich żartów słownych i bardzo mi się podobał, podobały emisje z nim, bo tam często prowadzi, prowadziło nas do jakichś takich właśnie korpo-militarnych placówek, gdzie trzeba było się poskradać, coś tam. Mhm. I, i, I też mi się podobały właśnie szczególnie te miejscówki. Ale właśnie relacja V i, i, i takie. jak oni robią gdzieś stakeout na dachu i, i zamawiają sobie pizzę i rozmawiają o jedzeniu właśnie i Takemura mówi, że o, mógłby tutaj przyrządzić jakieś tam <laughs> jedzenie, gdybym mu wcześniej powiedział. No, super jest ta relacja. No, super są też smsy, które takie wysłał. Tak, smsy. <laughs> wow. I w ogóle z takim murą, jak już jesteśmy przy tym, no to jego wątek dobiega końca, kiedy jest ta kulminacja trochę na tej paradzie, która też w ogóle jest super. No, klimatyczna. Tak, misja z paradą jest e, bardzo fajna Tak, i jak jest ten moment, gdzie można się oprzeć o barierkę i, i o obejrzeć trochę tych platform mhm. i posłuchać muzyki, i to, to robi naprawdę duże wrażenie. Nawet na tym słabiutkim PS4. No, to prawda. I, i, I to potem co się dzieje, to w ogóle jest ciekawe, bo bardzo łatwo przegapić moment, w którym można uratować taką murę. Mm -hmm. I... Tak, no ja, ja też go uratowałam i byłam w szoku, jak się później okazało, że no, w zasadzie no, to był jakiś taki mój instynkt, że. Tak, ja bym od razu na górę do takie mury, jak zobaczyłem, czy on tam został. Muszę, no. go, muszę mu pomóc. Ale I, jakby Ale graci... nie było żadnego znacznika na mapie. Graci ja nie, nie było... podpowiada, żeby tak. to zrobić, więc, no, ciekawe. I, I trochę liczyłem, że będzie więcej takich rzeczy w, tym, w tej grze. No, chyba wszyscy trochę tak liczyli. Że ta ale... budowa questów będzie taka bardzo, bardzo otwarta i, i bardzo będzie dużo takich rzeczy, które instynktownie można zrobić i, i coś i zmieni to znacząco wynik zadania. No, no niestety nie, ale właśnie tak mi zapadła w pamięć ten moment z murem i pamiętam, że od razu napisałem do znajomych jak się u Was skończyła ta misja z Takiemurą? i czy pom pomogliście mu i pamiętam, że ktoś mi powiedział, że, że co, że można było uratować takie O Jezu. No. <laughs> to jest bardzo przykre. Cieszy mnie, że ja swojego Takemurę uratowałam. Przynajmniej się mu jakoś odwdzięczyłam za to, że czekał na mnie te dwa tygodnie w tym Japan Town. <laughs> no, no niestety... W przypadku zakończenia, jakie ja wybrałem, to Takemura nie kończy z moim w, w najlepszych relacjach. No tak, ja, ja podobnie. No, zresztą wybraliśmy to samo zakończenie, nie nieważne. <laughs> no, także takie mura jako postać zdecydowanie na plus, zdecydowanie jedna z najlepszych postaci. Zresztą w ogóle świetnych postaci jest w tej grze cała masa. Sam wątek z Arasaką powiedziałabym, że... W sensie, on jest ciekawy i... Jakby dobrze, że był w tej grze, ale tak ogólnie chyba mnie najmniej wciągnął z tych wszystkich wątków takich głównych i pobocznych w zasadzie w sensie, że nie miałam takiego, że o Jezu, muszę wiedzieć, jak to się skończy, mm -hmm, że chcę No to jest coś, co dalej? w sumie, to jest wątek, który osiąga swój, przynajmniej dla mnie, najbardziej wciągnięty, byłem w momencie tego hajstu, kiedy jesteśmy schowani za, za tą szybą. Tak, i, i no widzimy właśnie. Tą, tą, to przejęcie władzy. Tak, dokładnie. Mm. Cały ten wątek związany z Arasaką, jakbym właśnie miała wskazać najciekawszy moment związany z tym wątkiem, to to, jak jesteśmy I za tą szybą. I niestety szybą, właśnie wow. później trochę nie, nie spełnia tej obietnicy tego, tego, jak to, jak, jak Ciekawe będą te jakieś tam polityczne trochę elementy, ale no właśnie mimo wszystko misje są dość, do, dość fajnie zbudowane wtedy i, i też bardzo klimatyczne. No właśnie może trochę bardziej mogłyby być rozbudowane to jak to wygląda od środka, ta, 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 te szczeble władzy w Arasace. Szczególnie, że wybrałem korpo i myślałem, że to tam no. yy, będzie, może wpłynie na, na jak, na jakoś na ten wątek, bo jako były pracownik Arasaki to, 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 to mogło być jakoś ciekawie pociągnięte, niestety nie. No i w sumie ostatni z tych głównych wątków, jakie mamy w drugim akcie, to jest wątek związany z Johnem i tam mamy też, pojawia się postać Rogue, pojawia się postać Alt Cunningham no, jakieś takie wątki związane z zespołem Samurai, czy pojawia się też postać Kerego. I to był bardzo. W sensie, u mnie ten wątek z Johnem, jakoś tak, zaczęłam go robić dopiero pod koniec drugiego mhm, aktu. Ja też. I przez to jakoś tak się trochę go nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że będzie tego tak dużo, ale spodobało mi się to wszystko. Trochę mieliśmy możliwości pogrania jako Johnny. Właśnie mi się podobały te flashbacki i, 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 i to przejęcie kontroli nad Johnem e, Nie tylko z powodu tego, jak przeładowywał swój pistolet, ale <laughs> nie wiem, to było fajne, fajne. takie spojrzenie z oczu brutalnego terrorysty na, na rzeczywistość. Także, także to, to, to były też highlighty tego wątku. Ale właśnie też to, jak jest budowana relacja Rogue z Wi albo raczej tak. z... John wewnątrz drzwi I to, jakie właśnie też kolejne tutaj dylematy i pytania rodzi, to... Mm -hmm. I to też jest takie bardzo cyberpunkowe i... i... No, to jest bardzo cyberpunkowy motyw i... Kurczę, świetny był ten, ten cały wątek. Zaczynając od tego, kiedy Johnny przejmuje właśnie ciało V, żeby po prostu iść imprezować i on tam robi tyle rzeczy, że... Ten później się biedny budzi, taki martwy tam po całej tej nocy. No ale później to prowadzi właśnie do tego wątku z Rogue, który też moim zdaniem jest właśnie bardzo ciekawy i, i tak jak wspominałeś właśnie jest taki bardzo cyberpunkowy, bo dużo właśnie wywołuje takich telematów wewnętrznych związanych z jakimś takim, nie wiem, moralnością tego, co, co, co tam się dzieje i jak to działa mm. wszystko. No dobra, ale jak już jesteśmy przy postaciach związanych z Johnem Silverhandem, to teraz jeszcze porozmawiamy sobie o wątkach pobocznych, które w drugim akcie są bardzo istotne. I wręcz powiedziałabym, że niektóre z nich wciągnęły mnie dużo bardziej niż główna fabuła. I były takie momenty, że robiłam tylko i wyłącznie misje poboczne, i ta główna fabuła mhm. gdzieś tam stała przez jakiś tydzień nieruszona. Główna fabuła w ogóle nie wspomnieliśmy o tym, ale jest dość krótka. I jeśli jest ktoś by się trochę właśnie. Zgubił? Znaczy, zgubił. Ktoś by za bardzo się trochę wciągnął w główną fabułę i zapomniał o misjach ubocznych, to on by nagle się zdziwić, że już jest koniec. A on jeszcze mm -hmm. ma dużo rzeczy do zrobienia, a to już ci mówi o jakimś punkcie bez powrotu. No i, i trochę mam wrażenie, że też jest tak dziwnie wyważona ta gra, że bardzo łatwo, gdyby się tak nie hamować z tą główną fabułą, to bardzo łatwo by było się mm -hmm. tak zatracić w tym, że, że ta gra tak rzadko kiedy cię zmusza do tego, że, ej, dobra, przyhamuj trochę z tą główną fabułą, zajmij się tymi innymi rzeczami. No, ja przyznam, że włączyłam sobie w pewnym momencie rozpiskę misji, żeby, i, i po prostu popatrzyłam, na której jestem teraz, żeby wiedzieć, tak jakby, ile mi mniej więcej zostało mm -hmm. czasu do końca, i byłam w szoku, bo myślałam, że zrobiłam jakieś 10% gry, a okazało się, że jestem gdzieś w połowie. Mm -hmm. No, myślę, no że bardzo to ruchę. też szczególnie dowiedz do Wiedźmina 3, który się ciągnął datami. No właśnie. <laughs> no dobra, no ale tak, misje poboczne. Ja z reguły kiedyś miałam w ogóle takie coś, że misje poboczne uznawałam za taką mało istotną rzecz w grach, że jednak ten główny wątek to jest to, po co ja gram w tą grę i, i te misje poboczne są takie. I dlatego jak czasem słyszałam od ludzi, że misje poboczne w jakiejś grze są lepsze niż główny wątek, to tak trochę się dziwiłam i trochę to zrozumiałam już właśnie grając w Wiedźmina, bo tam też były często takie wątki poboczne, które były świetnie poprowadzone. Ale ta gra to jest dosłownie. Podręcznikowy przykład tego, jak questy, jak misje poboczne mogą być naprawdę lepsze i ciekawsze od głównej fabuły. Albo przynajmniej tak, tak dobre. Tak, oczywiście nie uchroniła się tak naprawdę przed takimi zielkostami, które po prostu są odhaczaniem yy, jakichś elementów. Yy. Oczywiście, tam jest dużo tych gigów i zleceń i jakichś takich rzeczy, które są praktycznie takie same mm -hmm. i oczywiście ja rozumiem bardzo. Ubisoftowe w tym swoim zaśmiecaniu mapy no i tak. ciekawe, bo właśnie też mi się wydawało, że tak, takie odczucie miałem po marketingu, że to będzie inne niż większość tych gier z wartykim światem mm -hmm. i że nie będzie takich rzeczy, które po prostu są tylko po to, żeby wypełnić mapę. Okazało no, się, że było ich bardzo dużo. Mm -hmm. No było. Ale, ale nie o tym mówimy, mówimy teraz o takich fabularnych wątkach Tak, o pobocznych. takich dłuższych wątkach, które tam... Przez kilka misji się... Przez kilka mm misji się ciągnęły, tak. No, i jak już właśnie jesteśmy przy postaci Johnego i właśnie tych wszystkich postaciach z nim związanych, no to wspomnieliśmy o Kerem. Kery Carrie jest jedną z właśnie takich postaci pobocznych, z którą dostajemy dłuższą, jakby dłuższy wątek tam na kilka misji. No, i jest też postacią, z którą można mieć romans, jeśli gra się męską wersją Wii. Mhm. I jest to też chyba, moim zdaniem, tak mi się wydaje, najsłabsza jakby opcja do wyboru, jeśli chodzi o te postacie do romansowania. W sensie jakby jego wątek jest, wydaje się mi, jakiś taki krótki i... Tak jest krótki, trochę taki bardzo, bardzo bym powiedział, komediowy w porównaniu tak. do innych. Przerysowany trochę, w ogóle jest te postać Kierrego trochę. E... No właśnie, trochę jak postać Kierego, ale to jakby sam ten wątek trochę pasuje do niego, ale... Trochę mało mamy, jakby, mało mamy czasu na to, żeby poznać tego Kerry'ego i tak naprawdę go polubić. Mm -hmm. No właśnie, tak. Nie, nie do końca też zrozumiałem tę postać. Pamiętam, że mm, powiedzmy, zainicjowałem romans z... <śmiech> <śmiech> w ostatniej misji na łodzi. I byłem przekonany, że Kyry nie będzie miał nic przeciwko temu, że to się skończy na, na tym zainicjowaniu, że to będzie taka jednorazowa rzecz. Hmm, Ona się obraził na mnie potem, jak mu powiedziałem, że to, że to było tylko fan I ważnie i mnie to zdziwiło, bo ważne mi się przykro w ogóle zrobiło. I, i pamiętam, że, że, że to wpłynęło tak na nie. No bo kurde, on naprawdę wtedy obraził się i powiedział, że nie, ja wracam na pieszo i prostu tych samych gaciach gdzieś tam ulicą. I no trochę ten, trochę, trochę, trochę mi to zasmuciło. Czyli mimo wszystko jednak jakoś byłem przywiązany do tego, skoro, skoro tak to nie wpłynęło. I pamiętam, że zadzwoniłem do niego chwilę potem. No się, że on w ogóle nie pamięta nic z tego, po prostu jest jakby Kerem sprzed kilku misji. Mogę z nim porozmawiać o tym, no, co. <laughs> Mogę porozmawiać z nim o tym, co planujemy zrobić. Chociaż właśnie to zrobiłem w tej misji, czy coś takiego. Y i, I mnie to zdziwiło, ale przynajmniej nie był zły już na mnie. I potem pojechałem jeszcze do domu i, i tak samo, tam po prostu siedział i, i mogłem z nim porozmawiać o jakichś bardzo nieaktualnych rzeczach, i, i też zachowywał się, jakbym nie lubił znowu. No, niestety, właśnie te wątki y z tymi postaciami w sumie. Z tymi wszystkimi postaciami, z którymi można mieć romans. Mają co do siebie, że się tak dziwnie łączą, łączą, że się tak dziwnie kończą. W sensie, że one są bardzo fajne, dopóki są faktycznie misje z nimi, ale później tak naprawdę urywa ci się kontakt z tymi postaciami. W sensie, że mhm. może do nich zadzwonić, albo może do nich pójść. I oni mają tam jakieś trzy opcje dialogowe, które możesz poprowadzić. I tyle. Jakby to się no, urywa. W Szkoda, wtedy. że nie można, nie wiem, zabrać ich do baru, na kręgle co gdzieś nie? takiego. <laughs> No to byłoby super. Nawet w takim GTA 5 to było bardzo proste, ale dało się zadzwonić do kogoś i umówić się z nim na wyjście, i pójść mm -hmm. na, przykład, na przykład do baru. I, a, a nawet nie była gra RPG i tam nawet nie, było, nie, nie dało się rozbudowywać jakby relacji z tymi postaciami i to nie mm -hmm. miało żadnego wpływu na misję. Ale się dało. Ale się dało właśnie po prostu pójść na taki wypad na miasto, i bardzo im brakowało czegoś takiego w sobie. No, zwłaszcza, że te wątki romantyczne są takie, że bardzo łatwo jest się w nie zaangażować, i tak jesteś <laughs> ciekawy, co, w jakim kierunku to pójdzie dalej dalej. Mm -hmm. to, to nie idzie w żadnym kierunku, to się po prostu kończy w pewnym momencie i tyle. No, Czyli jak mówimy o wątkach romantycznych, to może powiedzmy o tym, który my oboje wybraliśmy. To chyba jesteśmy trochę basic, bo wydaje mi się, że... Tak, ja widziałam ostatnio gdzieś statystyki, że 60 ileś procent graczy wybrało wątek z Panam. No, Panam to jest <noise> bardzo fajna postać. No. <noise> nie no, i wątek Panam ten z nomadami yy, i właśnie sama Panam... To jest jedna z lepszych rzeczy w tej grze. Mm -hmm. I też bardzo łatwo się w to wciągnąć, i bardzo łatwo polubić nie tylko samą Panam, ale też te postaci wokół niej. i... Tak, poczuć się jak rodzina narodów. Tak, no i, i w ogóle też. I don't have friends, I have family. <laughs> no dokładnie, ale, ale w ogóle też e, trzeba przyznać, że Panam jest tą postacią, która najbardziej, w sensie z tych właśnie postaci, z którymi można mieć romans, ona jest tą postacią, która jakby się najbardziej łączy z tą główną fabułą, bo mm -hmm. po pierwsze poznajemy ją, znaczy Judy też i Karego w sumie też nie pamiętam, czy Rivera poznajemy w głównej Rivera chyba, nie. chyba nie. Ale jakby w tej głównej fabule pana ma chyba największy swój udział. Jakby już w momencie, kiedy ją poznajemy, tak naprawdę wątek z nią nasz zaczyna się w misjach z głównej fabuły. I, no i później też przy zakończeniu jedno z. Zakończeń do wyboru to jest właśnie takie, które się wiąże bezpośrednio z nią, więc trochę to wygląda tak, jakby ta gra była tak napisana, żeby właśnie wybrać ten akurat wątek romantyczny, powiedzmy. I tak, jakby te pozostałe są tak, żeby nie było, żeby był jakiś wybór. No ale tak, wątek z Panem jest super i też bardzo mnie wciągnął i kończy się bardzo satysfakcjonujący. Tak. Sposób. Tak zwana misja w, to jest misja w czołgu. Legendarna misja w czołgu. Bardzo fajna misja. Zgadzająco fajne sterowanie czołgiem. Tak, dobra muzyka. O, w ogóle ja bym bardzo się pochwalić voice acting właśnie w przypadku pana, bo... tak Nie wiem, bardzo podoba mi głos. No, no to prawda. Znaczy, w ogóle voice acting moim zdaniem, tak jak mówiliśmy, graliśmy po angielsku, więc dubbing też mieliśmy angielski. Moim zdaniem znaczna większość głosów wypadła... Świetnie. Mm -hmm. I, I bardzo łatwo jest, właśnie wiele postaci jest takich, które mają po prostu tak przyjemne głosy, że łatwo jest ich polubić, nawet jakby nie, nie widząc tak, ich to po prostu. No, no voice acting jest super. Ja no, trochę, ja takie w ogóle to trochę odchodzimy od tematu, ale jak już wspomnieliśmy o voice actingu, mm -hmm. jedyny zarzut to mam, ale to słowa w kilku momentach, że jakby trochę jakby Jan Reeves nie wiedział do końca w jakiej sytuacji teraz, teraz ma czytać dany dialog mm -hmm. i, i jakby... Trochę mnie, mi tak nie pasowało to, jak on intonował niektóre rzeczy. Nie, nie wiem, czy to też to na zwróciłeś uwagę, ale, ale to było dosłownie, nie wiem, kilka scen tychże, więc nie będę się do tego że on nie pamiętam, czy zwróciłam na coś takiego uwagę, ale trochę mnie to nie dziwi, bo jednak y, granie w filmach, czy nawet dubbingowanie filmów, a dubbingowanie gier to są dwa mhm. różne wszechświaty. I zrozumiałe jest to, że ludzie, którzy pracują przy dubbingowaniu gier, znają się na tym i jakby wiedzą, w jaki sposób to robić, a człowiek, który głównie gra w filmach, no mógł w paru miejscach nie wiedzieć, co robić. No do pana oczywiście jeszcze wrócimy właśnie przy okazji zakończenia. Z innych postaci, no wspominaliśmy też wcześniej o Judy i trochę już w sumie mówiliśmy o tym, ona się tam pojawia właśnie w tym wątku z Evelyn, który też, no wiadomo, Evelyn później umiera i to ma bardzo duży wpływ na Judy, ona ma taką potrzebę zemszczenia się, na ludziach, którzy ją skrzywdzili, no i jak to z reguły bywa z zemstą, nie daje jej to żadnej satysfakcji, a właściwie kończy się jeszcze bardziej tragicznie niż by mogło. I. No i przy okazji, jeśli gra się żeńską wersją, to można mieć romans z Judy. Ale to był kolejny wątek, który mnie zaskoczył i który mnie jakoś tak wciągnął, i, i też właśnie zakończenie tego, w sensie to, że to się kończy jakąś tragedią, że wszyscy tam umierają i w ogóle i wow, w sensie to, to był kolejny jakby raz, kiedy ta gra po prostu mnie zaskoczyła, bo nie wiem, chyba, chyba ta gra najczęściej mnie zaskaki zaskakiwała tym, jak realistyczna i brutalna potrafi być, w sensie nie brutalna w taki jakby graficzny sposób, brutalna. Tylko w taki że nie, nie ma happy endów. To jest realistyczne zakończenie. Patrz. I dostajesz po mordzie tym brutalnym realizmem i. I to jest mam wrażenie coś, co rzadko się robi ogólnie w popkulturze, przez co właśnie za Musisz razie... zagrać taką grę i Dolas to was dwa. Tak? Spodobało ci <grym> się. No dobra, może nie aż tak rzadko. <grym> No, może zrobiłem kiedyś odcinek dostałeś, no. no, może zrobimy No, ale ogólnie wątek Judy. Kolejny poboczny wątek fabularny, który mnie bardzo wciągnął i bardzo mnie zaskoczył, i był świetny. No, był super. Ale jest wątek, który mnie jeszcze bardziej wciągnął, jeszcze bardziej mi się spodobał. I, I jest to wątek Rivera. Mm. <laughs> Nazywanego często w pewnych kręgach detektywem sexy. <laughs> Nie się, że ty też tak na niego mówisz. Może. I on się w ogóle zaczyna, z tego co pamiętam, początek tego wątku związany jest też z wątkiem małżeństwa Jeffersonów. To jest to śledztwo, które rozpoczyna naszą relację z Riverem, a potem to idzie w innym kierunku, bardziej takim osobistym. It's personal, oczywiście. Tutaj też dostajemy taką historię detektywa, jakiś taki noir, klimat. Mm -hmm, i bardzo dużo właśnie jakieś włamywania się do jakichś miejsc, żeby pozyskać dowody i przeszukiwania prywatnych szafek chłopców. I... No, dla mnie to... Na mnie to naprawdę zrobiło wrażenie i dla mnie to właśnie trochę po takie rzeczy przyszedłem do cyberpunkowego świata i to jak creepy jest kulminacja tego wątku i jak przerażająca jest jest, przerażające jest oglądanie wspomnień m, tego Mordercy, znaczy mordercy, no tak, mordercy tego, tego człowieka, którego ścigamy. Wow, to naprawdę yy, tak jakoś zadziałało na mnie i, i tak, tak w, wpłynęło mocno na mnie, że, że potem długo o tym myślałem. No to z tymi mikrowami, kurde. No niestety. Z całym szacunkiem dla Judy i Panam, które są wspaniałe, znaczy ich wątki są bardzo ciekawe. <śmiech> <śmiech> no, wątek Rivera wygrywa w sensie, jeśli chodzi o, nawet nie wiem, czy, czy nie całą grę. Nie wiem, czy nawet nie wskazałabym tego jako najlepszy wątek fabularny w całej grze, bo to po prostu, znaczy to są bardzo mocno moje klimaty, w sensie, że mm -hmm. jakieś śledztwo i te jakieś takie dziwne, trochę psychodeliczne klimaty. Ale czegoś takiego to ja naprawdę nie widziałam chyba nigdy w żadnej grze. I no, tak jak wspomniałeś, te krowy. Ci, co grali, to wiedzą, misja z krowami zapada w pamięć, nie wiem, chyba na zawsze. No jest to przegenialnie poprowadzone śledztwo, które po prostu cały czas chcesz wiedzieć, co będzie dalej, jak to się skończy. I to jest po prostu. O Jezu, no, no naprawdę. Najlepszy wątek chyba w całej grze fabularny. Mm -hmm. I, I przy okazji z River'em bardzo łatwo też się zakumplować i, i, mm -hmm. i go polubić i, i jakoś też y, poczuć jakąś też więź z jego rodziną na przykład. Mm -hmm. y, I jak on cię po tym wszystkim zaprasza na tego grilla niczym Dominic Toretto, on nawet też wtedy nosi tą żonobijkę. Y, y, <laughs> to, to też no, buduje jakąś taką fajną atmosferę między tymi postaciami i Jaki taki bromans wręcz no. y, jeśli grasz, jeśli grasz męskim V. Ja, ja aż, aż trochę dziwne jest w tym momencie, że się zastanawiasz, czy, czy na pewno to nie jest wątek romantyczny dla męskiej postaci. No <grym> właśnie on cię zabiera na tą wieżę, żeby ci tak. pokazać ładny widok i się napić piwa, I, i nie możesz mieć z nim romansu jako męski W. Grając żeńską wi można. No, ale tak, jeszcze taki, taki drobne, może nie easter egg, ale taki szczegół, o którym w sumie chyba przeczytałam w internecie, ale później sprawdziłam, że rzeczywiście to jest prawda, że tam jest ten, ten fragment, gdzie River gotuje ten jakąś tam swoją, niby popisową potrawę i mówi, że, o, że to jest tam tradycyjny przepis, że on jest mistrzem robienia tego, coś tam, a później jak się wejdzie do jego pokoju i tam jest komputer, jak się wejdzie w w jakieś tam strony internetowe, które on przeglądał, to się okazuje, że on po prostu z internetu wziął ten przepis i mm -hmm. że nie, nie potrafił tego wcale gotować. No i to, jest, to są właśnie fajne takie małe smaczki, które budują e, tę postać. I, dużo jest i, takich dużo w ogóle jest właśnie, smaczków związanych właśnie... z różnymi postaciami. Dokładnie. Mm. O i też w wątku e, Rivera pojawia się nawiązanie do Death Stranding. Ten, no ten tak. Płód no. w słoiku. No e... jest. A swoją drogą, jeśli mówimy o właśnie takich nawiązaniach, to też na przykład jeśli sprawdzimy komputer Judy. Albo nie, albo nie Judy, tylko komputer Jeffersonów, to okazuje się, że właśnie Judy poleciła WI jako detektywa do zajęcia się sprawą Jeffersonów, o której teraz sobie porozmawiamy. Nie wiedziałem tego, widzisz? Ta gra mnie zaskakuje po dziś dzień fabularnie. No, wątek Jeffersonów wow. wow! Wciągnąłem się tak szybko. Chciałem wiedzieć, co dalej się skończyło. No. <laughs> Ten wątek, jeśli nie dostaniemy nigdy DLC o Jeffersonach, to ja nie wiem. Ja nie wiem, co, co ma być innego w DLC w sensie. Okej, okay, krótko, jeśli nie pamiętacie, po prostu, bo możecie nie kojarzyć po, prostu po nazwisku Jeffersonowi. To jest ten wątek, właśnie zaczyna się on z Riverem i opowiada o małżeństwie, w którym ten mąż chce być, startuje na burmistrza Night City. I dzieją się jakieś bardzo dziwne rzeczy, no, niezrozumiałe. Odkrywamy jakieś tajne pokoje w ich mieszkaniu. Dowiadujemy się, że tam byli jacyś ludzie, o których oni nie mają pojęcia, że oni mówili jakieś rzeczy, których nie pamiętają, kontaktowali się z jakimiś ludźmi. To, to tak genialną atmosferę tworzy i, i mhm. buduje taki niepokój. I kiedy dowiadujemy się mniej więcej o co chodzi, i, i, i chcemy też, żeby to miało jakąś kulminację, jakąś to, to się kończy. Tak, no wtedy spotykamy się z tą żoną Jeffersona, i ona mówi, że mamy nie mówić nigdy Jeffersonowi. A jeszcze potem można się z nim spotkać i mu powiedzieć chyba z tego, co powiedzieć. Tak. Pamiętam. Można albo, albo właśnie posłuchać jej i, i faktycznie nie powiedzieć mu o tym, o czym, czego się dowiedzieliśmy, albo chyba tam zadzwonić do niego, czy spotkać się z nim i, i powiedzieć właśnie, jak to. Co, co, Czego się dowiedzieliśmy, i, i tyle. I ten wątek się tak urywa, i, i nie wiemy nic więcej. W sensie, on niby jest dokończony, ale ma, sprawia takie wrażenie, jakby coś tam jeszcze miało być, i, i tego nie ma. No, nie, ja jestem pewien, że tam coś jeszcze miało być, albo coś ma być, albo. Mm -hmm. Coś miało być dodane po premierze, ale może nie dostaniemy tego przez to, co się działo po premierze. I mam nadzieję, że też to, że to, że tak nie będzie, bo ja naprawdę chciałbym zobaczyć kontynuację tego wątku, bo on, on był genialny. I, I szkoda, że nie został pociągnięty dalej. I dostajemy co prawda jeszcze po, po napisa na napisach końcowych wiadomość od yy, Jeffersona, ale to też działa tylko bardziej jako taki teasing, że coś tam mm -hmm. jeszcze powinno być. No tak. Także zobaczymy, może jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś porozmawiać o dokończonym wątku Jeffersonów, ale... Miejmy nadzieję. Ale ogólnie... Jeśli zostanie dokończony, to myślę, że zrobimy osobny odcinek na to, bo to tak, by był... obiecujemy. No, obiecujemy. <grym> ale no, nawet w takiej formie, w jakiej jest, to jest też bardzo, bardzo dobry mhm. y, wątek i, i... Razem z wątkiem Rivera i razem z Heistem trafią do moich na pewno top 5 najlepszych misji, najlepszych mm. wątków fabularnych w mm, cyberpunku. No i oczywiście po drodze, jeszcze w drugim akcie dostajemy dużo dłuższych lub krótszych wątków fabularnych. No niestety nie mamy czasu, żeby rozmawiać o wszystkich. No Mamy oczywiście te wszystkie walki, które są tragiczne, mamy te wyścigi, które też się kończą w jakiś taki dziwny sposób, trochę też się wydają urwane. Mamy te wszystkie misje z Delamainem, które wiem, że wiele osób nienawidziło, a mi w sumie dały całkiem duże zabawy. Mnie ciekawiło, czym będzie następna taksówka i, tak. i, i, i lubiłem to. chyba moja ulubiona jednak była z y, uderzaniem flamingów y, pięścią. Tak. <noise> no i oczywiście też mam jakieś takie dziwne typu ten koleś z granatem zamiast nosa, który się pojawia na jedną o co misję chodziło? i. i, i, i Grając w to, jest się pewnym, że to będzie jakiś dłuższy wątek. Tak, a czeka jedna się misja. aż zadzwoni do dziewięć. <laughs> no, ale generalnie dużo tam tego jest i dużo z tych misji fabularnych naprawdę jest genialnych. No, ale docieramy do aktu trzeciego, do wielkiego finału. Spotykamy się z Hanako, to też jest coś, co przez bardzo długi czas odkładałam i cały czas mi się tylko wyświetlało. I niezliczoną ilość razy przez przypadek podjechałam tam na mapę, bo myślałam, że zaznaczyłam sobie jakąś inną misję, a okazało się, że mam zaznaczoną tą Hanako i podjeżdżałam do niej. No i oczywiście w finale możemy wybrać jedną z trzech możliwych wersji, jakby zakończenia. Jedna taka najbardziej powiedzmy defaultowa, taka, która. Jest w grze niezależnie od tego, co robimy. To jest właśnie ta wersja z Hanako, czyli tam dogadujemy się z nią, z Arasaka i tak dalej. A pozostałe dwa zakończenia uruchamiają a nawet nam 3. się, a nawet trzy, bo jest jedno tajne, uruchamiają nam się dopiero, kiedy skończymy wątki poboczne. Mamy zakończenie z Panam, które się właśnie uruchamia w momencie, kiedy skończymy wątek z Panam, i mamy wątek z Rogue, i on polega na tym, że Johnny przyjmuje kontrolę. No właśnie, że Johnny przyjmuje kontrolę i Rog nam pomaga i tak dalej. I on się oczywiście uruchamia, kiedy skończymy wątek z Rog. Jest też tajne zakończenie, ale nie, 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 nie jestem zaznajomiony z nim za dobrze. Nie. Ja też. Wiem tylko, że ma coś wspólnego z budzeniem się martwym w przestrzeni kosmicznej. Nie no. No, że znajduje się v w kosmosie z jakiegoś tak. powodu. Ale... Ja jestem ciekawy. Ja spróbuję chyba je... Zrobić przy teraz tym moim podejściu nowym. Ale no my oboje wybraliśmy wersję z Panem. Tak, to jak... też jest oczywiście ciekawe, bo to jest po raz kolejny jedność umysłów w popkulturystyce. My nie rozmawialiśmy ze sobą o tym, jakie zakończenie wybraliśmy. Po prostu każdy z nas zrobił swoje i nie roz... ustaliliśmy, że nie będziemy o tym rozmawiać, dopóki nie skończymy gry. I oczywiście, że wybraliśmy obydwoje wersję z Panem, no bo jakżeby inaczej. Tak i ja w ogóle jak dała mi możliwość wybrania opcji zakończenia z panami. Ja byłem przekonany, że to jest tak, że zależnie od tego, z kim mamy romans, to jest dodatkowa opcja. Mm -hmm. I jak się zacząłem, to na takie kurde, aż tak rozbudowali tę taką opcję. To przecież zupełnie jakby całkiem długi segment gry związany do. Tylko z, właśnie z Panam i, i tą mhm. jej y, rodzi, rodziną nomadów. I myślałem, kurde, jeśli dla y, Rivera też jest na przykład takie, takie coś, no to wow, ale im to dłużej. Ale, grę dłu razy ale, tak, ale, ale im dłużej trwało to, to, ten, ten epilog, no, nie, nie epilog, to zakończenie to miałem takie, że nie, to chyba jednak musi być y, y, domyślne, znaczy domyślne. No takie y, dla wszystkich, niezależnie od tego, z kim się romansowało, bo niemożliwe, żeby zrobili coś takiego dla każdego. No ja chyba gdzieś zobaczyłam w internecie o tym właśnie, że są trzy zakończenia i że jedno jest z panem, coś takiego, ale mm. jakby nie znam szczegółów, ale tak kojarzyło mi się coś. No, w trakcie, kiedy robiłam to zakończenie, to miała wątpliwości co do tego, czy to był dobry wybór. Ja w ogóle przez cały czas się bałam, że ona tam umrze pewnie. Tak, i... ja nie chciałem wciągać to panem na początku, ale zrobiłem, no dobra, jeśli będę miał okazję jeszcze ją zobaczyć i zrobić z nią misję, to jest tak fajna postać, No, że... Że ja miałam tak samo. No, no, właśnie. No jeszcze się wahałam nad tą wersją właśnie z Rogue, bo to tak wydawało się najbardziej logiczne, w sensie, że takie... Sensowne, jakby nie wiem, że wydawało mi się tak, hmm. jakby, że to jest ta misja, w której mamy największe prawdopodobieństwo sukcesu, powiedzmy. Ja mogę go że ty do mnie napisałeś potem, że ty byłaś przekonana, że ja wezmę tą opcję. Nie wiem czemu, ale tak mi powiedziałeś. Nie wiem, bo, bo to jakby miałam takie coś, że tak rozum mi podpowiadał, żeby wybrać to, ale jakoś jednak wybrałam to i stwierdziłam, że ty pewnie podejmiesz lepszą decyzję niż ja <grym> <grym> I, i że wybierzesz to, nie wiem. Bo, ale okazało się, bo... że ta decyzja z panem to chyba jest najlepsza. Tak, właśnie tak. No, obydwoje w sumie przechodziliśmy tylko tą jedną wersję mhm. i nie, oczywiście później gra cofa się do momentu sprzed trzeciego aktu, więc można sobie by przejść tak naprawdę wszystkie trzy, nawet cztery zakończenia pod rząd, ale no ja stwierdziłam, że jakoś tak nie wiem, imersja by mi to psuło, jakbym zrobiła te wszystkie zakończenia. muszę przejść całą grę jeszcze raz tak. i jeszcze raz. I no, nawet zaczęłam drugi raz. Zaraz po skończeniu pierwszy raz, ale nieważne. No i właśnie też tak słyszałam od ludzi w internecie, że faktycznie wszyscy mówią, że chyba to zakończenie z Panem jest najlepsze. Więc Aha. fajnie, no ja, ja grając w to byłam przekonana, że to nie jest dobry wybór, tam parę postaci umarło i czułam się taka, jakoś tak się czułam... Wina. No, tak, tak źle ze sobą, że to moja wina, bo że byłam samolubna, ten... no, ja chciałam dłużej, takie, dłużej kurde, na panel. <laughs> no, także ogólnie... Y Cała ta misja trwa, nie wiem, tam za dwie godziny albo trzy. Znaczy, nie, to, długo. to jest kilka misji w sumie. No, też myślałem. Bo że miałem dziewczyn. takie, dobra, zacznę sobie. To była. Nie wiem. No po północy było jakoś. Miałem takie, dobra, przejdę teraz na zakończenie i, i się położę spać. O, no i początku spać czwarte jakoś, mniej więcej. Jak już wszystko się skończyło. No, no długie jest, to jest kilka misji i. No i ogólnie tak nastroje, jakby przed samym tym wyruszeniem na miejsce, były takie całkiem pozytywne. Tam się spotykasz z tymi wszystkimi nomadami, oni są tacy bardzo wspierający i, i bardzo tak cię traktują jak członka rodziny i w ogóle. I, I to jest fajne. No i później, jak już docierasz na miejsce tej misji i wszyscy zaczynają umierać, to już jest tak trochę nieprzyjemnie nie no później właśnie pojawia się to zaskoczenie, przynajmniej dla mnie, w, w postaci tego, że trzeba podjąć decyzję, czy chcemy unicestwić żonego czy, czy chcemy jakby oddać mu kontrolę nad swoim ciałem. Oczywiście, no, no to jest trudny wybór, chociaż no Johny powiedział tam kilkukrotnie, mówił, że jeżeli nie będzie się dało jakby oddzielić Johnego od v, no to... Przyjmie kulkę. I, przyjmie kulkę i, i że jakby już taka braterska więź się między nimi tam rozwinęła, że, że no on jakby to rozumie i, i tak dalej, ale no wciąż czujemy się trochę... Czegośmy zabijali tego Johnego? Znaczy dla mnie to nie było trudne wybór bo ja miałem no, sorry Johnny, to jest moje ciało, ciebie nie powinno tu być. No, <laughs> no, no jakby... z jednej strony tak, ale z drugiej strony na, na tyle polubiłam tego Johnego, chociaż na początku mnie irytował, ale na tyle polubiłam tą postać, że, że kurde, no trochę mi było ciężko jednak. No, i... ale też, no, nie wiem, jakoś to było takie. To było jednak trochę wzruszające i piękne, jak on właśnie się poświęcił dla Wii, po tym wszystkim, co oni przeszli. Znaczy, poświęcił się, no, po prostu zgodził się na to. No, tylko naj najmniej satysfakcjonujące jest, jest w tym wszystkim to, że dowiadujesz się później, że no, okej, okay, będziesz żyć jeszcze przez pół roku. Tak. I, I w sumie zakończenie jest trochę otwarte, więc tak naprawdę no nie wiadomo. I... Tak, są już różne teorie tam, gdzie snują, że może jakiś tam znaleźli z, z Panem czy z Judy jakiś sposób, żeby to mm, odkręcić, ale ja, ja lubię taką otwartość zakończenia. Tam tak, przy, ja przypomina też. mi to bardzo zakończenie tej ostatecznej wersji pierwszego Blade Runnera, które mm -hmm. też by było bardzo otwarte i też się zastanawiałeś, czy. Znaczy Rachel przeżyje i, i, i co będzie z Deckardem, czy w ogóle Deckard jest androidem. No jest dużo rzeczy, ale no mm -hmm. właśnie to mi bardzo przypominało tutaj. Na inspiracji Blade Runner'a jest bardzo dużo. Ale... No i tak, a w ogóle nawiązań do różnych rzeczy, do Blade Runner'a, do Matrixa, tak. do wszystkiego jest tam cała masa. Do Pulp Fiction chyba z pięć znalazłam. <noise> łącznie z jedną misją, która w ogóle cała przypominała Pulp Fiction. Mm -hmm. To był taki diner amerykański mm -hmm. w ogóle. No, ale właśnie... Fajne, fajne jest to, że to zakończenie jest rzeczywiście otwarte, bo ja lubię generalnie koncept otwartych zakończeń. Mm. No i jest całkiem, całkiem urocze to zakończenie, jak tam się odjeżdża z tą paną przez tam jakąś pustynię. I na, czołgu. W końcu, na czołgu. I w końcu widzisz tą twarz tego swojego V tak. w cutscence. Tak jak ja sobie wyobrażałam od samego początku, że w cutscenkach będziemy mieli perspektywę nie tą pierwszoosobową, tylko że będziemy widzieć tą twarz, no bo po co inaczej byśmy robili tą twarz. Mhm. Mm no, była na samym końcu, ale no, może zrobiło to trochę taki efekt wow, że w końcu widzisz kat w której jest ten Twój wi. Także no. No, bo, było to całkiem. całkiem... Satysfakcjonujące zakończenie. Mhm. Zruszające, łapiące za serce, pozostawiające z przemyśleniami. Tak, właśnie takie. No dobra, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o Cyberpunk. Rozmawialiśmy o, o tej grze bardzo długo, ale z drugiej strony tak rzadko dodajemy odcinki o grach w ostatnim czasie, że no, no, no przynajmniej. Dobra rekompensata. Tak, dobra rekompensata. No jeśli chodzi o to, dlaczego dodajemy tak rzadko odcinki o grach, to wydaje mi się, że głównie jest to spowodowane tym, że po prostu mało się dzieje w świecie gier. Nie, nie wychodzą ostatnio za bardzo gry, które nas by interesowały, i przez to jakoś tak. Nie ma tematów do, do rozmów, aczkolwiek ja ostatnio przeszłam w końcu Detroit Become Human i jak ty przejdziesz tą grę, to koniecznie robimy odcinek. Okej. Okay. Kiedyś może. Ostatnio chyba też odcinek o Uncharted, jak przejdę Uncharted, więc... No, jak ja przejdę drugi raz i nawet nie zaczęłam. Za to na pewno możemy powiedzieć, że nie wiem kiedy, ale pewnie jeszcze jakoś w tym roku zrobimy odcinek o The Last of Us 2. Będzie kontrowersyjnie. No dobra, i to była nasza opinia o Cyberpunku. Trochę ponarzekaliśmy, trochę się pozachwycaliśmy. Przedstawiliśmy Wam naszą trudną relację z tą grą. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, YouTube, Apple Podcast. Oraz zachęcamy do obserwowania nas na naszych social mediach, takich jak Facebook czy Twitter. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia. Cześć.